Poproszę Państwa jeszcze o minutę. Jestem wśród tych, którym w zeszłą niedzielę przyszło poznać goryż porażki. Kandydowałem, jak Państwo wiedzą, z mojego rodzinnego województwa piotrkowskiego. Chcę dziś podziękować z tego miejsca kilkudziesięciu tysiącom wyborców, którzy na mnie głosowali. I chcę też, jak mówiłem wiele razy na spotkaniach, wyrazić szacunek wobec tych, którzy zdecydowali inaczej. Gratuluję moim kontrpartnerom, inżynierowi Zaskórskiemu i profesorowi Białkowskiemu. Wierzę, że będą wspaniałymi reprezentantami mojego okręgu i będą mieć walny głos w sprawach kraju. Co do mnie, to ja sam wyszedłem z kampanii wyborczej bogatszy niż w nią wchodziłem. Bogatszy o wiedzę o sprawach moich wyborców i o życzliwość, z jaką się spotykałem. To ostatnie zachowam we wdzięcznej pamięci. Sympatia upewniała mnie w ciągu tego miesiąca, że moje myślenie nie jest odosobnione. Zdobyta zaś wiedza pozwala sądzić, że nic ze spraw mojego kraju, mojego regionu nie powinno być pominięte. To zobowiązanie przyjmowali wszyscy kandydaci. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.